Święty Mikołaj wyprowadza piłkarzy Legii Warszawa i Krakowi na murawę stadionu przy Łazienkowskiej. Przed nami mecz 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Legia walczy o mistrzostwo, Krakowia o utrzymanie. Ale długo różnicy na boisku nie widać. W pierwszej połowie jedyna sensowna i groźna akcja to ta Patryka Kuna, który wyprzedził Kamila Glika, ale jego strzał zatrzymał Sebastian Madejski. Zaraz po przerwie Paweł Wszołek na głowę Ernesta Muciego, jest Patryk Kun i tym razem do bramki. Mamy też uniesioną chorągiewkę sędziego. Czy był spalony? Po szybkiej analizie VAR decyzja jest taka, że spalonego nie było. Legia może świętować. Legia prowadzi z Krakowią 1-0. Tu jeszcze potwierdzenie tego, że nie było spalonego. Paweł Wszołek, Ernest Muci powalczył, no a Patryk Kun wieńczy dzieło i Legia od 46 minuty prowadzi. To pierwszy gol Patryka Kuna w barwach Legii w Ekstraklasie i od tego momentu przewaga Legii jest momentami przygniatająca. Paweł Wszołek mógł strzelić gola, mógł też podawać do Marka Guala. Ostatecznie piłka w rękach Sebastiana Madejskiego, a to Mark Gual i znów Madejski znakomicie interweniuje. A niepocieszony jest król strzelców poprzedniego sezonu, no bo tych bramek w barwach Legii Gual w tym sezonie zdobywa nie za wiele. To już 84. minuta, Maciej Rosołek trafia w rękę Kamila Glika, będzie rzut karny dla gospodarzy. Piłkę na 11. metrze ustawił Blaż Kramer, pewnie do siatki zmylił Madejskiego. Legia wygrywa z Krakowią 2-0. Legia Warszawa jako jedyny polski klub wiosną przyszłego roku wciąż będzie grała w europejskich pucharach, no a tymczasem zimę na własnym stadionie kończy zwycięstwem z Krakowią, zmniejsza straty do czołówki, w tej chwili jest na 5. miejscu w tabeli, ale pamiętajmy, że Legia z Krakowią w środę zagra raz jeszcze, tym razem na wyjeździe w meczu zaległym. Legia Krakowia 2-0. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.